Dzień dobry, dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Państwu topową odmianę Kodiaka z Kody. Jest to samochód 7-osobowy. Staraliśmy się znaleźć wersję bardzo bogato doposażoną. W tym przypadku mamy tutaj wersję Sportline, czyli samochód już seryjnie wyposażony w sportowe fotele. Są to fotele te same, które są montowane w Kodiaku w wersji RS. Dodatkowo w samochodzie mamy bardzo ładny lakier, odpowiednik w Audi Nardo Grau. W pakiecie jeszcze tutaj mamy pełen pakiet systemów asystujących kierowcę, czyli mamy aktywny tempomat, mamy Line Assist, Sign Assist. Mamy tutaj kamerę cofania w bardzo dobrej rozdzielczości, najwyższy model nawigacji. Mamy tutaj nagłośnienie Cantona, mamy Webasto. Mamy to, co najważniejsze, 7-osobowy samochód z trzecim rzędem siedzeń składanych. Później postaramy się to na filmie pokazać. Bardzo ładnie wyprofilowane i zszyte na miarę sportowego wzoru fotele. Wnętrze, czyli ta część centralna fotela, jest obszyta alkantarą. Alkantarą mamy też obszyte boczki drzwi. Dodatkowo są pikowane jeszcze ta alkantara i jeszcze jest dodatkowo performowana. To też postaramy się pokazać. W samochodzie, oprócz tego, że elektrycznie sterowane są obydwa fotele, to jeszcze obydwa fotele mają funkcję ustawienia pamięci i po stronie pasażera, i po stronie kierowcy. W samochodzie zamontowany jest dwulitrowy silnik TFSI generujący moc 180 koni. Sprzężony jest z automatyczną skrzynią DSG 7-stopniową. I mamy tutaj napęd na 4 koła, czyli nie wiem, jak to w Skodzie się fachowo nazywa. W Volkswagenie mamy 4Motion. No, przyjmijmy, że 4x4 w każdym razie. Mamy najwyższy model lamp, czyli lampy LED-owe full LED z możliwością doświetlania zakrętów. Mamy asystenta świateł drogowych. Dodatkowo największym atutem tego samochodu jest jego bardzo niski przebieg. Tutaj mamy w samochodzie przejechane zaledwie 55 tysięcy kilometrów. To widać, wnętrze samochodu czyste, pachnące, nigdzie praktycznie nie zużyte. Jeszcze mi się przypomniało, z tyłu drugi rząd siedzeń jest też dodatkowo podgrzewany. Mamy możliwość sprzężenia samochodu z Apple CarPlay. Mamy też możliwość podpięcia do Android Auto. Wtedy możemy sobie na przykład na nawigacji wyświetlać mapy Apple'a, możemy sobie też Google Map wyświetlić przez mirroring, dokładnie tak to się nazywa. Tutaj jeszcze, co charakterystyczne w wersji Sport, mamy tutaj czarną obwalutkę, ona teraz bardzo ładnie błyszczy takim perłowym kolorem dookoła grilla przedniego. No i to, co chyba najbardziej się rzuca w oczy w wersji Sport, to moim zdaniem jeden chyba z najładniejszych kolorów. Ktoś, kto interesuje się motoryzacją, szuka, ogląda, to wie, że to jest chyba teraz najbardziej rozchwytywany kolor w Audi. Wszystkie modele RS-a, Competition, wersje S z tym kolorem wzbudzają olbrzymie zainteresowanie. W samochodzie dodatkowo mamy czarną podsufitkę. Mamy pakiet stylistyczny Sportline, czyli oprócz tego, że wewnątrz mamy sportowe fotele, mamy też z zewnątrz inne zderzaki, są one przeprojektowane, zupełnie nie przypominają tych z wersji na przykład Style, gdzie mamy tutaj zamiast lakierowanej tej dolnej części i progów, tam wszystko jest w takim plastiku już niemalowanym. Bardzo ładne obręcze kół, tutaj mamy obręcze, już zaraz powiem dokładnie, żebym się nie pomylił. Rozmiar jest, kurde, gdzie tu jest rozmiar? Kurde, z drugiej strony? Nie do widzenia. Zaraz zobaczymy na drugiej oponie. A przy okazji jeszcze, jak już jestem przy oponach, a mam 235/50/19. Są to Ventus S Evo SUV, bardzo ładny bieżnik. I teraz czasami nas klienci pytają o stan opon. Opony są w tym samochodzie od nowości z 2018 roku. Z tyłu bieżnik opony to jest w granicach gdzieś 7 mm.
a z przodu będzie to samo. Czyli świadczy to o tym, że jeżeli mamy oryginalne opony, samochód jest z 2018 roku, wszystkie szyby są oryginalne, będzie to świadczyło o tym, że samochód nie jeździł w miejscu, bo wtedy zużycie tych opon by było na pewno większe. Czyli standardowe auto, każdy poleasingowy z Niemiec, auto jeździło sobie po autostradach. Zerkniemy sobie jeszcze teraz do wnętrza. Aha, jeszcze samochód jest wyposażony dodatkowo w komfortowy kluczyk, czyli mamy tutaj możliwość zamykania sobie palcem. Też ciekawa opcja w Skodzie, też pierwsza, żeśmy to widzieli. W momencie zamykania drzwi to jest taki plastyczek, który się jakby wysuwa po to, żeby sobie drzwi nie obić. A jak dojeżdżamy już, no to on się fajnie, sprytnie chowa i tutaj się, bardzo się nam to spodobało. O, w tym momencie on się chowa, teraz wyjeżdża. No i standardowo jest parasolka z oryginalnym logo, nieużywana, schowana, czeka tutaj na użycie przez przyszłego. A system ma wyjeżdżać? Wszystkie systemy ma. Line Assist, Sign Assist i aktywny tempomat. Czyli Line Assist, system, który nam będzie tutaj korygował tor jazdy, czyli kierownica nam będzie po prostu za nas sprawdzała, czy jedziemy w osi jezdni. Sign Assist to mamy tutaj dodatkowo, w lusterkach się będą zapalały diody, jeżeli będzie za nami poruszał się pojazd. Prawdopodobnie aktywny tempomat na moje oko będzie gdzieś tutaj schowany, ale też jest, bo sprawdzałem i działa. Silnik czysty na przebieg powiedzmy 55 tysięcy to nic nie może być zużyte. Ostatni przegląd samochód miał zrobiony w Skodzie przy przebiegu 46 847 28 stycznia 2021. Do samochodu dostarczona jest książka cyfrowa potwierdzająca jego wizytę w ASO Skody. Samochód bezwypadkowy, cały samochód został sprawdzony czujnikiem lakieru. Na koniec filmu jeszcze raz Państwu zademonstrujemy i sprawdzimy. Wszystkie szyby oryginalne, 2018 rok. Dodatkowo lusterka w kolorze czarnym, podkreślający sportowy charakter samochodu. Zerkamy do środka. Tak jak wcześniej powiedziałem, kluczyk komfortowy, nie ma potrzeby otwierania go kluczykiem. Bardzo ładne, sportowe fotele. Tutaj dużo jest takich fajnych rozwiązań, które według mnie na przykład nie znajdziemy w Audi, nie znajdziemy w Volkswagenie, a znajdziemy je w Skodzie. Przede wszystkim co rzuciło nam się w oczy, tutaj jeszcze jest wykończenie wzorem karbonu, jest nagłośnienie kantona, gra moim zdaniem tip-top, dużo lepiej niż Denai Audio montowane fabrycznie w Volkswagenie. Jest elektryczna klapa, są elektrycznie podgrzewane, regulowane i elektrycznie składane lusterka. W momencie naciśnięcia tutaj palcem na klamkę lusterka się złożą, samochód się odpali. No to może Wojtek wejdź sobie z tyłu, nie? Wsiądziesz i pokażemy bardzo ładnie, jak to jest tutaj w tym samochodzie zrobione. Przede wszystkim, co rzuca się pierwsze w oczy, to to, że samochód, tak jak wcześniej wspomniałem, nie posiada tutaj w ogóle możliwości włożenia gdziekolwiek kluczyka, tylko tutaj w tym miejscu sobie naciskamy. Samochód bardzo ładnie, szybko się odpali. Logo Sportline Sand by Canton informujący o wyposażeniu tego samochodu w pakiet stylistyczny Sport i w nagłośnienie. I teraz przechodzimy. Mamy tutaj Webasto, czyli system sterowania kluczyk przez pilota możemy sobie sterować lub możemy dodatkowo jeszcze sobie tutaj w opcji ustawienia w menu tutaj sobie wybieramy i tutaj będziemy mieć możliwość sobie poustawiania na przykład kalendarza, kiedy samochód się ma nam wcześniej zacząć nagrzewać. Bardzo ładnie też wygląda tutaj menu graficznie. Tutaj mamy taki asystent off-roadowy, czyli samochód, jeżeli będzie gdzieś zjeżdżał z drogi utwardzonej, to zobaczymy tutaj wysokość nad poziomem morza. Tu mamy kierunek geograficzny i tutaj też jak będę sobie skręcał kierownicą, to też tutaj oś będzie się nam zmieniała. Ja go wyłączę. Bardzo ładnie też wygląda tutaj to menu w momencie, gdy sobie będziemy wybierać sport. Możemy sobie tutaj indywidual, czyli jest możliwość pod siebie dostosować parametry silnika. Wchodzimy sobie w główne menu. Też proszę zobaczyć, jak ładnie to jest wszystko. Tutaj to naprawdę, moim zdaniem, w stosunku do na przykład nawigacji montowanej w Audi, montowanej w Volkswagenie, to tutaj, moim zdaniem, jest to zrobione dużo ładniej.
i moim zdaniem nowocześniej. Tutaj to, o czym wcześniej wspomniałem, mamy możliwość podpięcia się do Apple CarPlay, Mirroring albo Android Auto. Przechodzimy sobie jeszcze dalej. Możemy tutaj sobie zmieniać obraz, klimatyzacja, nastawy. Możemy sobie dźwiękiem sterować. Tutaj mamy dodatkowo na pokładzie nagłośnienie Cantona, czyli tutaj sobie możemy dodatkowo jeszcze sterować tymi wszystkimi parametrami dodatkowo. W Car tutaj mamy średnie zużycie samochodu. Tutaj ktoś, jeżeli będzie się bawił w jazdę eco-drivingową, to będzie dostawał takie listki w nagrodę za to, że jeździ lepiej bądź bardziej, powiedzmy, szybciej od tankowania do tankowania. Tutaj mamy też możliwość sobie długookresowa. I co fajne, tutaj też jeżeli sobie wcisnę, to mamy tak, Line Assist, Blind Sport, asystent wyjazdu, Front Assist. Mamy tutaj jeszcze aktywny tempomat, to tutaj sobie go załączę. O, dokładnie, aktywny tempomat się nam tutaj pojawia, no ale to musimy po prostu jechać. Ta żółta dioda na samym dole, która tutaj się świeci, to jest właśnie charakterystyczna ikonka od systemu Line Assist. Side Assist to mamy w lusterkach takie samochodziki i one będą nam tutaj prawdopodobnie mrugały. Dodatkowo w samochodzie mamy system wzywania SOS, tutaj jest też tych schowków, to naprawdę jak ten samochód do nas dojechał i tutaj zafundowaliśmy mu szybkie odkurzanie, no to gdzie żeśmy nie włożyli po prostu odkurzacz, to wszędzie jakiś schowek się otwierał. Dodatkowo tutaj pod spodem mamy możliwość podpięcia dwóch USB, no i jest ładowanie indukcyjne na telefon, to też jest opcja nie w każdym samochodzie. R-Car to z tego co kojarzę, to jest jakaś funkcja oczyszczania dodatkowa powietrza. Mamy też tam, Wojtek pokaż, zamontowane pod ogrzewaniem foteli tylnych gniazdo i to jest gniazdo 230 i tam chyba dodatkowo jeszcze są z boku dwa gniazda USB. Jedną USB? No ale w sumie mamy trzy, bo dokładnie. I tutaj też ciekawe rozwiązanie, też żeśmy się śmiali z tego na początku, ale powiem Państwu, że ciekawe rozwiązanie, bo ten schowek sobie możemy obrócić go w drugą stronę. I teraz mamy tak, dwa cup holdery, możemy sobie tu schować kluczyk, monety, a jeżeli to nam jest niepotrzebne, obracamy to w ten sposób i zostaje nam ciekawa taka tacka, możemy sobie tutaj coś położyć, żeby nam po prostu nic tutaj nie goniło. 4x4 z najważniejszych cech. Mamy tutaj, tak jak wcześniej pokazałem, nawigację, też bardzo ładnie, cała ta otoczka graficzna, naprawdę szacunek dla Skody za to, że ta grafika no, bardzo ładnie reaguje szybko na dotyk. Też możemy sobie tutaj powybierać 3D, 2D, bardzo fajnie jest to zrobione, rozdzielczość jest na najwyższym poziomie. Tutaj po wciśnięciu widzimy, bardzo ładnie się nam wyświetla obraz z tylnej kamery i też dodatkowo mamy asystenta wyjazdu, mamy tutaj asystenta parkowania prostopadłego i asystenta parkowania równoległego. Dajemy P. I powiem tak, jeżeli chodzi o sam silnik benzynowy, są zwolennicy diesli, są zwolennicy samochodów benzynowych. Moim zdaniem, jeżeli ktoś faktycznie dużo porusza się w ruchu miejskim, to pewnie i dobrym będzie rozwiązaniem ten silnik zamontowany w tym samochodzie. Tutaj nie mamy AdBlue, nie mamy tutaj strachu, że coś tam się nam w tym filtrze PDF zatka, że tam go gdzieś trzeba, tak jak niektórzy opowiadają, przegonić po trasie, żeby się tam wszystko w tym samochodzie odpowiednio wyczyściło. No, tak jak mówię, samochód rodzinny, generalnie sama filozofia Skody mówi Simply Clever, czyli samochód bardzo prosto, ma nam służyć przede wszystkim do tego, aby każdy wyjazd gdzieś na łono natury sprawiał nam przyjemność. Tutaj naprawdę ten samochód, ja sobie z tyłu w trakcie czyszczenia siadłem na siedzeniu tylnym, bez najmniejszego problemu byłem w stanie wejść na ten trzeci, ostatni rząd siedzeń, nie uderzając głową tutaj o podsufitkę. Samochód sprawia wrażenie dużego SUV-a już, on jest wysoki. Dodatkowo też pokażę Państwu, bo też nie do końca wiedziałem, o, też właśnie, to jest Skoda, ktoś, kto miał Tiguana na przykład, bo to będzie gdzieś odpowiednik Tiguana, nie pomyślałby nawet, że coś takiego Skoda wymyśli i zrobi na przykład tutaj
dwa schowki. Tutaj jest możliwość podpięcia dwóch slot kart. W jednej slocie mamy tutaj zamontowaną nawigację. Drugi slot jest tutaj też wolny. Możemy sobie... Schowek klimatyzowany. I schowek oczywiście też klimatyzowany. Także naprawdę samochód, jeżeli miałby służyć do takich wyjazdów rodzinnych, ktoś ma rodzinę już powiedzmy z czworgą dzieci i potrzebuje samochód siedmioosobowy, idealne rozwiązanie, tak jak na dzisiaj przy mocnym oświetleniu w samochodzie. Jeszcze dodatkowo zamontowane są rolety i te fotele no, naprawdę robią na mnie piorunujące wrażenie. Jeżeli to mają być takie fotele, które zamontowano do SUV-a, no to też szacunek. W Audi dopiero takie fotele możemy sobie zobaczyć w topowych odmianach. Co charakterystyczne, też mamy przyciemnione szyby. Mamy też tutaj charakterystyczne dwa wydechy. Niby to są niby zaślepki. No, wszystkie firmy idą w tym kierunku, że nie montują już wydechów, to jest ładnie zaślepione, ale na przykład w przypadku Tiguana w wersji tej słabszej to mamy takie dwie chyba rury. Dopiero w biturbo ładnie to jest wykończone, tak jak w przypadku tego tutaj naszego egzemplarza. Dodatkowo widzimy, że pod klapą biegnie jeszcze plaster miodu, też zapożyczone z wersji S-Line z Audi. To są takie smaczki, które nadają temu samochodowi wyglądu sportowego. Jeżeli staniemy przy tym samochodzie, no, mieliśmy też Tiguany, no to widać, że ten samochód jest po prostu, nie wiem jak Skoda to robi, że ten samochód jest większy, on jest dłuższy, on jest wyższy. No naprawdę można poczuć się w tym samochodzie komfortowo. Otworzymy klapę. Klapa oczywiście elektryczna. Proszę zwrócić uwagę, te tutaj dwa siedzenia i to też co ciekawe, myślałem, że w Skodzie no to gdzieś tam coś pójdzie po taniości i jak otworzyliśmy fotel ten z trzeciego rzędu siedzeń, to myślałem, że gdzieś tam już w Skodzie te materiały na tym trzecim rzędzie będą wśród gorszej jakości. Chyba tak, nie pamiętam, ale w BMW było tak zrobione, że tu była wszędzie skóra, a ten trzeci rząd już tak był po macoszemu potraktowany i nie był już tak estetycznie wykonany. Natomiast w Skodzie do końca trzymano fason po otworzeniu tego trzeciego rzędu siedzeń. Dalej mam Alcantarę ładnie przeszytą, performowaną, także wszystko super. Jeszcze jak sam osobiście kiedyś miałem Skodę, to ten gadżet mi się najbardziej podobał. Przenośna latarka i ona tutaj zawsze będzie siedziała naładowana, możemy z niej sobie skorzystać kiedy trzeba. Proszę zwrócić uwagę, tutaj pod podłogą tych schowków to jest multum, to możemy sobie otworzyć, tam coś możemy włożyć, to możemy sobie otworzyć, tam gdzieś coś możemy sobie schować. I tutaj mamy pełnowymiarowe, bo też czasami nas klienci pytają, albo jak kapcie złapiemy, ale tu akurat jest pełnowymiarowe koło, jest podnośnik, jest zestaw kluczy, także wszystko to co trzeba do tego, żeby sobie koło spokojnie zamienić. To też tutaj mam. Tak, no i jest wsunięte. Tu są pasy do trzeciego rzędu siedzeń. Zamykamy elektryczną klapę. Przejdziemy sobie tutaj. No to też ciekawe cały czas, nie? Jak oni to zrobili, że tak fajnie wyskakują. No i proszę zwrócić uwagę, no charakterystycznie ja zawsze patrzę zużycie fotela. Jeżeli te nici już po prostu nie mają koloru białego, tego się tak naprawdę już nie da tak doprać. To wtedy widać, że auto jest zużyte. Tu proszę zobaczyć, wszystko jest białe. Tutaj te dywaniki, wszystko jest czyste, nic nie jest gdzieś, nie wiem, potargane, gdzieś tam zadarte. Samochód z przebiegiem 55 tysięcy, moim zdaniem, samochód, można powiedzieć, dotarty. Ktoś wziął jego największą utratę wartości na siebie. W tym momencie został odkupiony przez naszą firmę. No i jest gotowy do leasingowania po raz drugi. Bardzo ładnie tutaj też Sportline, taki emblemacik dodający smaczku, żeby klient, który zakupi ten samochód, wiedział, że ma po prostu wersję sportową o sportowym charakterze. No to co, pewnie teraz zmierzymy sobie grubość lakieru na samochodzie. Ja sobie podejdę po czujnik lakieru. Mamy taki lepszy czujniczek z ruchomą głowicą. Wtedy nie muszę mocno dociskać, bo on sobie po prostu na nierównościach bez problemu poradzi. Wszystkie wskazania, które tutaj zobaczycie Państwo, to są wskazania w mikronach i one będą, jeżeli one się mieszczą od 100 do 200, są to wskazania fabryczne świadczące o tym, że samochód ma oryginalną powłokę lakierniczą i nie był nigdzie malowany.
Ja sobie będę pomalutku przykładał, a w międzyczasie, żeby nie zanudzać, to coś powiem więcej o naszej firmie. Specjalizujemy się w sprzedaży samochodów poleasingowych. Samochody kupujemy przez firmy, które po prostu po skończeniu najmu długoterminowego sprzedają te samochody takim firmom jak nasza. Przed zakupem mamy wgląd do pełnej dokumentacji tych samochodów, czyli widzimy, czy samochód był wcześniej uszkodzony, czy miał jakąś naprawę. Wtedy, jeżeli mamy pewność, że jest wszystko w porządku z samochodem, zakupujemy taki samochód. Oczywiście mamy fakturę pełną VAT, wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji tego samochodu w przypadku leasingu czy sprzedaży na osobę prywatną. Już klient po prostu nie musi sobie tam gdzieś dodatkowo w własnym zakresie coś tam dodatkowo załatwiać czy jeszcze wypełniać. W każdym razie, mówiąc krótko, wszystkie dokumenty potrzebne w okienku w Wydziale Komunikacji otrzymujecie Państwo od nas w formie papierowej i nie trzeba już nigdzie sobie maszerować, tylko można iść od razu do Wydziału Komunikacji i zarejestrować samochód. Co jeszcze ważne, dla osób chcących kupić samochód w leasing nie ma najmniejszego problemu zakup tego samochodu. Tutaj są takie kropeczki, ale to patrzę, że to coś nam kapło. Zakup takiego samochodu używanego w przypadku tego egzemplarza czy każdego naszego nie różni się praktycznie niczym od zakupu nowego samochodu. Jeżeli ktoś będzie chciał i jest zainteresowany, dzwoni do nas, my przekazujemy Państwa telefon za Państwa zgodą pracownikowi banku, on się z Państwem skontaktuje, ustala sobie warunki finansowania tego pojazdu. Jeżeli następuje już porozumienie między bankiem a przyszłym klientem, bank występuje do nas o dokumenty, wysyłamy dokumenty do rejestracji, później rejestrator przekazuje Państwu tablice rejestracyjne i wracacie z Państwo z tablicami już po samochód, czyli cała procedura wygląda dokładnie tak jak w salonie. Co ważne, dodatkowo w naszej firmie możemy wykonać zabiegi autodetalingu polegające na odświeżeniu lakieru. W przypadku tego konkretnego egzemplarza, no naprawdę warto by było tutaj się pokusić o autodetaling. Polega to na tym, że po prostu powłokę lakierniczą odświeżamy i później nakładamy takie trzy powłoki kwarcowo-ceramiczne, które zabezpieczą samochód latem, na przykład przed takim nalotem z drzew iglastych, z taką żywicą, która w połączeniu z gorącym takim, jak na przykład dzisiaj słońcem, zrobi takie twarde kropeczki, które ciężko później zmyć samochodu, natomiast powłoka kwarcowo-ceramiczna już nam zabezpieczy ten lakier. Zimą wiadomo, sól też robi swoje, też powłoka kwarcowo-ceramiczna fajnie zabezpiecza i największa zaleta w przypadku mycia na przykład na myni bezdotykowej to, że rzucamy połowę mniej tych monet. Na samochodzie cały czas jest taka powłoka hydrofobowa, tworząca na karoserii takie dość duże krople, one bardzo ładnie spływają. Ogólnie wtedy samochód jest dużo łatwiej utrzymać w czystości, niż jeżeli na samochodzie na lakierze nie ma nic. To możemy porównać, powiedzmy, nie wiem, po pierwszym woskowaniu samochodu przez 2-3 mycia jest właśnie taki efekt fajnego bąbelkowania, kropelkowania na lakierze, gdzie później on już po 2-3 myciach zanika, natomiast powłoka kwarcowo-ceramiczna przez okres 5 lat odpowiednio też pielęgnowana cały czas tą hydrofobowość utrzymuje. Jeżeli jakieś Państwo macie dodatkowe pytania, warto też śledzić naszą stronę na Facebooku. Polecamy też naszą stronę www.wbcar.pl. No i standardowo nasz kanał na YouTubie, tam zostawiamy wszystkie nasze filmy. Wtedy można sobie tam zbudować na podstawie tych filmów jakieś zdanie, jakąś historię o naszej firmie. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.